Dobra, otwierać te drzwi. A tutaj? Tu wiatrak jakiś, myślałem, że jakiś teleport. Tu jest jakaś winda jeszcze. Okej, czyli tu nas nie wpuszczą. So that's the altered item. Looks pretty secure. Ha, no to mamy jakiś artefakt. Ekstra. No power. Typical. No jasna sprawa. I should hire someone who built smaller machines. Okej, tylko teraz. Nie ma mocy, kostek też nie widzę. Mamy ciebie, ale czy ty nam jakieś przejście masz otworzyć? Aha, już widzę. Ale czy ja tam mam wskoczyć? O co chodzi? Tu jest zamknięte. Power course, tutaj jest zablokowane. O, 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 o. Chodźcie, chodźcie. No dawaj mi to. No. I co teraz by je trzeba chyba tam górą wrzucać. Jest jedna. Jest i druga. Komplet. I co, zadziałasz czy nie? Ty, ale gdzie ty mnie uciekasz? A tu jest zamknięte dalej. No spierdzielił mi. To może teraz tam będą otwarte te drzwi na dole. Zobaczymy. No, chyba tak. Okej. Okay. Bosko. Shit. Au, au. Pomóż nam. Dobra, on go tam trochę
pomęczy. Skubany dużo ma tych granatów. Ach, chyba nie trafiłem. Bum, nie macie. I co mi dałeś? Nic? Dobrze, tylko... Gdzie teraz? Bo tu zamknięte. A skoro tu zamknięte, to... To co? To górą chyba. Otwierać. Mamy schodki w dół. Zobaczmy najpierw tędy. To sobie chyba możemy otworzyć te drzwi, co były zamknięte wcześniej. Tak. O, jaka fota. Trench z naukowcami. Tu się coś nie kryje za tym? No, chyba nie. O Jezu, nie ta broń. Wejście tranzytowe. Properly trained. Guess I pass. I am very properly trained. Tak, tylko co to jest? Może sprawdzę jeszcze tam u góry. Bo nie wiem, czym teraz idziemy. Idziemy chyba w odwrotną stronę. Sam już nie wiem. Tu jest ściana jakaś słaba chyba. Nie, zdawało mi się. A tutaj co jest w takim razie? O, coś tu słyszę. Ukryte miejsce, ekstra. W kibelku coś, nie, zablokowane. Dobra, myślę, że tu jest droga główna. To zobaczymy, o co chodzi z tym przejściem tranzytowym. Co to jest? Co tu tak niebiesko? No, 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 artefakt. Będzie walka. Wow. Wow, 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 wow. Co to jest? Ale czad. Tylko co, coś mnie tu będzie atakować, czy nie? A, no, 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 coś się pojawia z drugiej strony.
O kurde. Chyba miałem przeskoczyć na drugą. Okej, już czaję, o co chodzi. Jezu, tylko nie spadnij. O shit, gubię się. Cholera. Jaka muzyka. Okej, w drugą. To mi zniszczyło, no to co teraz? No świetnie. Okej, w sumie się możemy uleczyć na tej. No chociaż tego życia to tak niewiele. O, jest kamera. Chodź tutaj, chodź do mamusi. Ale bajer. Kurde. O, z miniganem chyba gość. No ja se robicie, jak ja mam go załatwić? Ledwo żyję, jakieś leczenie. Ach. Dobra, po lewej jest jeszcze platforma. Ale długa ta trasa jest. Złoczyńca trzeciego aktu. Na dole pasek życia chyba kamery. Nie, tego gościa. No jeszcze kawałek. Dead, dobra. Jest kamera. No nie, spudłowałem. Pytanie, czy to koniec? Raczej jeszcze nie. Dawaj, just dawaj. Jest, udało się chyba. Wait, what? We're back? Did that really just happen? Felt like a dream. Or maybe a bad movie. Dobre, dobre.
I to właśnie było najfajniejsze w podstawce, te artefakty. Fajnie, że mamy pomysły jeszcze na takie oryginalne walki. Czyli co, mogliśmy to w zasadzie pominąć, jakbyśmy tutaj nie zjechali. Zastanawiam się jeszcze z tym kotkiem, czy to też będzie artefakt. No byłoby fajnie, żeby było jak najwięcej tego, tych artefaktów. Dobra, możemy lecieć w takim razie dalej za głównym zadaniem. Kamera filmowa, o właśnie, przed chwilą z nią walczyliśmy. Poczytajmy sobie o niej. Procedury. Przedmiot należy odizolować od osób i zdarzeń, które są uważane za obiektywnie interesujące, ponieważ jego działanie jest wywoływanie z sytuacji zaistnienia wydarzeń mających dramatyczny charakter. Opis, efekt paranormalny. Kamera filmowa służąca do kręcenia komercyjnych filmów. Jej wewnętrzne mechanizmy nie wyglądają nadzwyczajnie. Osoby znajdujące się w pobliżu przedmiotu często doświadczają podkręconej wersji rzeczywistości zawierającej więcej dramatyzmu i przypominającej akcję z filmu. Obecnie nie wiadomo, czy wspomniane zdarzenia dzieją się w równoległej rzeczywistości, czy są wytworami halucynacji. Dodatkowo przedmiot wydaje się rejestrować obraz z tych wydarzeń i tworzy kasety VHS z nagraniami zmontowanymi w formie krótkich filmów. Informacje. Podczas śledztwa agenci ustalili, że w podcaście o nazwie Kryjówka filmowa Briana znalazła się recenzja filmu Porażka listonosza. Przesłuchano twórcę podcastu Briana Hennermana, a także personel sklepu Movie Night, w którym pan Hennerman wypożyczył film, ale nie uzyskano żadnych informacji. Tu mam jeszcze jakieś uzupełnienie. Utajniono. Przedmiot po raz pierwszy zainteresował biuro po tym, jak pewien przyjęty do szpitala listonosz w stanie Arkansas stwierdził, że jego obrażenia spowodowała kamera filmowa. Dalsze śledztwo powiązało incydent z obiektem AL-80, który znajdował się wtedy w furgonetce pocztowej. Zapakowaną kamerę znaleziono później w pustym magazynie. Adres zwrotny doprowadził agentów do należącej do studia Blessed Pictures z skrytki pocztowej w San Fernando Valley. Nie wiadomo, czy Blessed Pictures uczestniczyło w tworzeniu i rozpowszechnianiu nagranych kaset VHS. Poniżej znajduje się lista wszystkich znanych filmów, które uważa się za nakręcone przez obiekt AL-80 UE. Najpierw strzelaj, potem giń. Kawowy pocisk. Pierwszy samochód Bilego. Zabójczy rower. Porażka listonosza. W 1968 roku przedmiot był wykorzystywany na Sardynii we Włoszech podczas kręcenia niedokończonego westernu. Aha, to są dodatkowe informacje odnośnie najpierw strzelaj, potem giń. No dobra, jest super. Pierwszy nawiedzony artefakt i jakieś info o nim konkretne. A tutaj? Tu coś schowane? Dalsza część raportu o przemianie. To oczywiste, że nikt nie przyjdzie. Zaczyna brakować nam pomysłów i zapasów. Próbowaliśmy wejść do jaskiń, żeby znaleźć coś do jedzenia, ale natrafiliśmy tylko na trujące gazy i niekończące się jamy. Kryształy pozwalają nam iść tylko w jedną stronę, chociaż w jaskiniach widzieliśmy rozgałęzienia. Natknęliśmy się za to na dziwną, spiczastą kolumnę. Zdążyłam tylko rzucić na nią okiem, bo zaatakowały nas kolce astralne. Tym razem było ich kilka. Straciliśmy wielu ludzi. Zostało nas już tylko sześcioro. Nie pisaliśmy się na to. Nie chcieliśmy schodzić na dół. Jestem przekonana, że coś nas tu przywiodło. Inni mówią, że zaczynam wariować, ale jest oczywiste, że to nie była przemiana siedziby. Przemiany przesuwają łazienki o jeden sektor dalej albo obracają korytarze. Nie przerzucają całych działów do jaskiń. Zostaliśmy tu sprowadzeni, jestem tego pewna. Ale z jakiego powodu? Po co odrywać nas od zajęć, żeby nas torturować? Jeżeli to jakiś test albo misja, mam drobną radę dla osoby, która tym zawiaduje. Następnym razem proszę o jaśniejsze instrukcje. Mam nadzieję, że te notatki będą dobrą lekturą dla jakiegoś rangersa, który je znajdzie. Pierdolcie się. Możecie umieścić to w swoim raporcie. Gips. End of the world.
So I can't let the hiss take the nail. Not a problem. I know how to handle them. I snuck into the Foundation through a back door I know. Had to get ahead of the hiss. Just a matter of bypassing the ritual protections. Luckily, the board's as distracted as the rest of the Bureau. I had to put on a brave face up there, but the situation is the worst I've ever seen. We're getting back on our feet, but we've already lost so much. Trench is dead. Darling is somewhere. I'm the only one left. But I still have a job to do. Keep the hiss back. There's not enough HRAs to spare, so I'll have to make do with what I've got. Frankly, I don't even know what will happen if the hiss take the nail. Trench made it sound like it'd be the end of the world. He was never one to exaggerate. Well, orders are orders, even if they come from a dead man. No pytanie, czy Marshall też jest martwa? No na to wygląda, no skoro się komunikuje nami w ten sposób. Z nami, a nie nami. O kurczę, czyżby znowu... Ciężka walka tutaj nas czekała. Another etching. A, może nie. Już wiemy, co robić. Hello? Board, are you there? Okay, what the hell is going on? Wait, I'm back here? O, i dostaniemy drugi upgrade. Wasn't my idea. Blame the other. Yeah, we never. But it is giving me something you won't. No to teraz będziemy mieli wszystkie drogi chyba otwarte w takim razie. Zastanawiam się, czy będziemy... Czy będzie jeszcze dodatkowa broń? Bo coś... Tak mi się wydaje, że będzie pod tym magazynem ukryta. No ale zobaczymy. Zaraz, tędy. Okej, ale tutaj jak? Po prostu do góry chyba. A może nie? Yes! Co ja zrobiłem najlepszego? A tak myślałem, czemu to nie spada z góry? Jak to niszczę?
Dobra, dobra, to jeszcze raz, spokojnie. Mogę je chyba sportem przyzywać. Możemy się tak bawić. W walce to raczej nie będzie jakoś przydatne. Bardziej tylko do robienia sobie nowego przejścia jakiegoś. Okej, to może rozwalmy teraz. O! Może o to chodziło? O kurczę, to nie jest takie proste. Dobra, i teraz na to powinniśmy dolecieć. Ma spaść chyba, chodź tutaj. No tak, tylko teraz sobie z tego wyszedł. No to co teraz? Bo ich się zabić nie da. Co teraz, kurczę? Zepchnąć go też nie mogę. Dobra, musimy go olać. Dobra. Jeszcze tamten, żeby podszedł kawałek w lewo. No, jeszcze. Parę kroków i... Jest. No, z tym pierwszym coś nie wyszło. Czy stąd dolecę? No i jesteśmy. I'm getting pretty tired of being jerked around the astral plane. If you're listening, I want some answers. Gdzie my, kurczę, jesteśmy teraz? O nie. Czy ty chcesz tylko pogadać? Hi there. It was nice of you to give me something the board wouldn't. What are you getting out of it? So, I'm just supposed to believe you're a particularly charitable... whatever you are? Hungry? I mean, yeah, actually, I'd love a sandwich or something. That's not what you meant, was it? Are you part of the board? Or used to be? Okay, so you split because the board blamed you for... Gotta be easier to play charades. Do I need to rescue someone? I don't know what I expected. Listen, this has been great, but I have to go.
Thanks for your help, and, stay out of trouble. What was Former trying to tell me about the board? Should I trust either of them? A tu jest jakieś wyjście może? Zaraz, przyszliśmy skąd? Nie, no dobrze, idę. Tutaj chyba będzie skrót wyjście. Ale tu się jeszcze znak zapytania pojawia. Niby tu jest jakaś droga. Ale ja tu nic nie widzę, dobra. Tu znowu jakiś rysunek. No ciekawa ta rozmowa, dziwaczna i niewiele się dowiedzieliśmy. Myślałem z początku, że to boss. I że czeka nas walka. Okej, widzę, że możemy stąd sobie zlecieć. Wow. Ale jeszcze, czy możemy gdzieś podskoczyć w inne miejsce? Możemy tu wylądować. I co tu mamy? No, nie bardzo, nic nie widzę. To lecimy na dół. Spokojnie i... Pop, może ty nam coś wyjaśnisz? The Rangers found a section of the containment sector in the caves. But no house shifts occur down here. Strange. I should get back out there. Agreed. The astral bleed won't stop itself. To zaraz, co teraz? Może ja źle zrobiłem, że tu zeskoczyłem, co? Misję. Dotrzyj do ścieżki. Do jaskiń, dotrzyj do obrzeży kanionu. Kurczę, tam coś było chyba. Niepotrzebnie tu zeskakiwałem. Nie. A nie, zaraz, to tędy będę musiał iść chyba. Tu, dobra, to wszystko jasne. A potem wrócić na początek mapy jeszcze. Okej, mamy też zdolności, to sobie szybko coś weźmiemy. No to przechwytywanie jest jednak przydatne. To weźmy sobie czas trwania. A to ciężkich przeciwników, o. Weźmy to sobie też. No dobra, i czas na maksa. Będą ładnie odwracać uwagę. Dobrze, a teraz zrobimy sobie przerwę.